Ostatnimi czasy dopadły mnie bardzo przykre spostrzeżenia. Grając w fabularne demo Mass Effect 3, zrozumiałem okrutną prawdę, choć wiadomość mogła do mnie dotrzeć już wcześniej. Jeśli nie podczas grania w poprzedniczkę, to czytając zapowiedzi trzeciej części kosmicznej sagi BioWare. Co mam takiego niewygodnego do przekazania? Że Mass Effect 2, mimo swej niewątpliwej jakości, wysokich ocen i świetnej sprzedaży, był i jest grą niepotrzebną z punktu widzenia trylogii. Uwaga ci, którzy nie grali, mogę wam popsuć sporo zabawy. Po jedynce udaremniliśmy powrót żniwiarzy i oczekiwaliśmy dalszych wydarzeń. Jednak kończąc suwerenem, postawiono przed nami problem znikających ludzkich kolonii i agresji zbieraczy. Ta właśnie rasa, z jej mało wyeksponowanym dowódcą zwiastunem, w sumie muszę sprawdzić, jak się nazywa w oryginale, Trailer? Była jedynymi przeciwnikami Sheparda na usługach Cerberusa. I poza tajemniczymi powiązaniami ze żniwiarzami, kompletnie nie łączyła się ani z fabułą jedynki, ani tym bardziej z początkiem części trzeciej, przedstawionej w demie. Powraca mnóstwo postaci z oryginału z 2007 roku. Rex, Ashley, Kaidan, Liara, Garus, zaś ci z dwójki są wyraźnie mniej wartościowi dla twórców. Pewnie z uwagi, że każdy członek załogi mógł marnie zginąć. Możliwe, że ich udział w najnowszej grze sprowadzi się do epizodycznej roli, niczym Mordin z późniejszej części dema. Gdyby jeszcze nastawienie Cerberusa się zmieniło, ale nie, wciąż są wrodzy. Mam wrażenie, że gdyby zmienić parę linijek tekstu, można by zupełnie odpuścić sobie Mass Effect 2 i nic by nie stracono z konfliktu z rasą morderczych maszyn. Chyba BioWare nie mieli pomysłu na bardziej twórcze rozwinięcie trylogii i zapchali przestrzeń między jedynką i trójką. Czy mieć im za złe? Z praktycznego punktu widzenia nie. Z moralnego? We will fight for the lost.